Hejka kochani, z tej strony Haszka i Natalia na kanale Dwustronna. I w dzisiejszym odcinku mamy dla Was TBR na lato. Tak. Tak, tak. Będziemy pokazywać Wam 5 książek, które planujemy przeczytać latem. Zobaczymy jak to wyjdzie, ale Wy się już nigdy nie dowiecie, bo na szczęście nie nagrywamy odcinku z podsumowaniem tego, czy to teraz możemy powiedzieć, że nam się udało związać. Żartuję, przepraszam, Haszka. Po prostu ja miałam, wiecie, aha, przepraszam, bo ja tutaj wiśnie mam przed nami i ja nie myślę. Ale chcę powiedzieć, że wyjątkowo mi się udało, bo jeżeli chodzi o jesienny TBR, to był totalny koszmar. Nawet nie było zimowego TBR-u. Słusznie trochę. No, więc wiosenny mi się nawet trochę udał. Ja nawet nie pamiętam, co ja mówiłam w tym wiosennym TBR-ze. Czy ja coś z tego przeczytałam? Możesz zaczynać. Dobra. Zacznę od książki, która nie wiem o czym jest, ale na szczęście Natalia wie, bo już czytała. Czyli Szkarłata Ćma, która jest piękna, ma to wydanie. Ja jeszcze nie wiem o czym jest i jeszcze jej nie przeczytam, bo czekam aż będzie wznowienie tego wydania. Bo ja nie kupię normalnego. Chyba nie będzie. Nie będzie? A jest napisane, że będzie wznowienie. Tak, było napisane. A, no to jakby jest napisane, tak to się wydaje. Boże, dostałam teraz, ale wydaje mi się, że będzie wznowienie. A ty możesz ją zamówić? Nie, poczekaj, właśnie, bo ja wchodziłam na wydawnictwo. Dobra, nie. Zrobię to potem. Ale jakie wydawnictwo? Na znak? Na znak. No, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że będzie. Bo mi się wydawało, że nie będzie, ale może będzie. A może, nie wiem. Musimy jechać na targi książki, musisz się kupić na targach. Chyba tak. Musimy jechać na Pyrkon! O, świetnie! No, masakra. W każdym razie, właśnie wiem tylko tyle, że jest podobna do Gołębia i Męża, a ja bardzo lubiłam Gołębia i Męża i Natalia dała 5 gwiazdek, a nie lubiła Gołębia i Męża, więc jeśli to jest podobne do Gołębia i Męża i jest jeszcze lepszy. Bo to jest Gołb i Wąż w świecie Bridgertonu. Nie mogę się doczekać. I rollercoaster emocjonalny jest świetny i jeszcze to nie jest tak jak tam, że oni są jakby wrogami. Mhm. W sensie, no bo mamy tutaj czarownicę i mamy tutaj łowcy czarownic, bo tam jest jakaś taka gwardia w ogóle. I oni wszyscy zajmują się tymi czarownicami, no bo bycie czarownicą jest po prostu nielegalne, ale też od jakiegoś czasu dopiero, nie że od zawsze. I właśnie chodzi o to, że to nie będzie takie, że o, miłość przezwycięży wszystko. Okay. Czy to prawda? Nie. Okay. Nie, ale właśnie będzie takie, że to będzie no nie tak jak w Gołębiu Wężu, że tak naprawdę no może to jest spoiler, ale że ta miłość tam była taka trochę mimo wszystko łatwa. A tu właśnie jest tak emocjonalnie, mm-hmm. tak trudniej, właśnie trudniejsze jest to dla bohaterów i mamy taka, ten... była taka prostszy, no w sensie taki, że byli enemies to lovers, ale takie... Ale potem się zaczęły dramy dalej w Gołębiu Wężu. Po prostu nie przebrnęłaś dalej. No dobra, ale czy zaczęło się między głównymi bohaterami? Tak! A. Tak. Ale to się tak skończyło, że ja po prostu, jak wyjdzie kolejna część, przepraszam, bo ja tu jem, ja tu mukbang robię w ogóle, jem, piję! Że jak wyjdzie kolejna część, ja po prostu się boję jej. Ty? Tak, tak się skończyło, że ja się po prostu boję kolejnej części. A kiedy będzie kolejna część? Nie wiem, bo ja nawet nie wiem, czy jest napisana. A je, może wiadomo, ja nie mam pewnego pojęcia. Więc... Ja mam nadzieję, że będzie to wznowienie, bo się teraz wystraszyłam, ale nie, mi się tak uzdrało, że jest wznowienie. Jest, może ja znowię, że jeszcze nie tutaj dezinformację. Albo ja, która z nas? Naprawdę, która z nas. Ja tutaj właśnie miałam też takie ładne pytanie. Jest to Przygoda Aminy al-Sirafi. Jest to książka Shannon Chakraborty. O, i przełożył właśnie studencki, tak samo jak Miasto Łosiądzu, bo to jest właśnie autorka Miasta Łosiądzu, po prostu trilogii Devabat. I tutaj mamy już piratów. Boję się tego. Chociaż w sumie właśnie w tym Półkróla też był motyw pirata. Mm. To było na, niedawno u nas na kanale. Piratów, bo on był właśnie takim trochę... No na statku był, nie na statku był, ale to byli tacy trochę właśnie piraci jakby. Okay. Więc tutaj mamy chyba babkę piratkę. I ona właśnie, nie tylko słyszałam coś o tej książce, więc wiem, że ona już miała niby przejść na emeryturę, ale jeszcze z jakiegoś powodu musi dalej jakby być taką piratką czy coś. Nie wiem. Po prostu bardzo uwielbiam trylogię Devabat, chociaż muszę przyznać, że to jest trylogia high fantasy, więc szczerze nie mam tego pojęcia, jak przez nią przebrnęłam. No i obstawiam, że tutaj pewnie będzie podobnie, że tutaj będzie troszeczkę lepsza jakość i może być trudniejsza. Zresztą, kurde, te książki, te... Shannon, przepraszam, nie powiem nazwiska, zawsze są wydawane. Znaczy to jest druga jakby seria, bo to chyba jest seria jakaś. I mają takie drobniutkie literki. Tak samo było z Miastem Osiądzu. Mm-hmm. Naprawdę, są bardzo drobne drukiem, więc ale mają ja... duże marginesy.
Czyli takie... A może wyglądają takie duże przy tych literach. Widzisz, są takie same. Mhm. Wydają się takie duże przy tych literach. Więc ja czytam bardzo wolno. Naprawdę, po prostu wolne czytanie. I jak jeszcze będą takie właśnie takim drobnym drukiem to jest napisane, może być ciężko, no ale fajne wydanie. Chyba tylko tak jest, ale ta książka chyba kosztowała albo 30 parę, albo 40 parę na Empiku, więc też nie było tragedii. Zobaczymy. Lubię tą autorkę, więc... 40 parę, nie było tragedii. Co to za czasy? Ile małe parę nowegi. No wiem. Dobra, kochani, kolejną książką, którą planuję przeczytać latem, bo jest taka żółta, letnia, słoneczko, wszystko, jest Gron. I tutaj mamy dziewczynę, która wchodzi do świata music industry. I wiecie, jakieś takie mroczne strony tego music industry, tam się coś wydarza z tego, co... Ja nie wiem, szczerze mówiąc, bo nie czytałam jeszcze tej książki, jak bardzo w sumie tył jest spoilerem. Nie jestem w stanie, bo nie, czasami wydaje mi się, że te opisy z tyłu mają za dużo informacji, więc może nie będę wam mówić, może nie wiecie, co się konkretnie stało, ale tam się jakaś rzecz wydarza właśnie i no właśnie związana z naszą główną bohaterką i z osobą z tego music industry właśnie. Zobaczymy. Ja lubię rozmawiać sobie o music industry, o którym nie mam pojęcia. Serio? Tak. Bardzo często przeprowadzamy z Jakubem rozmowy na temat music industry. I mimo tego, że nie mam pojęcia, to lubię sobie wymyślać swoje teorie. Co się tam dzieje. Więc tak. Jestem ciekawa i mam nadzieję, że mi się spodoba ta książka. Tak, troszkę kiedyś była bardziej popularna. Tak. Większość książek była kiedyś bardziej popularna i po prostu to jest taki przemiał teraz książek, że naprawdę ciężko, żeby się przetrzymał. No nawet rok temu była popularna. Nie, nawet dawniej, no. Więc ja też ją kojarzę, też ją miałam przez pewien czas w koszyku na Empiku. Nie kupiłam, ale zobaczymy, troszkę przeczytam, może mi się spodoba. Ja Dom składanych obietnic. Słuchajcie, powiedziałam sobie, wezmę te książki, które realnie myślę, że przeczytam. Wiedziałam, że tak robimy. W sensie mam jedną letnią książkę, którą najmniej chcę przeczytać. Reszta właśnie jest taka, ale właśnie tak mówię, jeszcze ta przygoda Aminy al-Sirafi, to też jest takie, że nie wiem, czy się za nią zapę, bo jednak jest to taka właśnie, no pewnie fantastyka. No ale jest to pewnie, nie ma tam wątku za bardzo romantycznego i tak dalej. Tak obstawiam, po prostu na podstawie czytania Miasta Mosiądzu. Więc to też jest takie coś, że będę się tak musiała przekonać wewnętrznie, że chcę ją przeczytać. Tak samo miałam z Półkróla, które bardzo długo leżało na mojej półce. No tutaj mamy Dom składanych obietnic i ja jestem przekonana, że ją prędzej czy później się z nią zapoznam, bo to jest trzecia część domu... Skrzydeł. Bo skrzydeł? Trzeci był dom... A nie! Dom trzepoczących skrzydeł, a drugi był Dom bijących serca. Tak dobrze pamiętasz, ale pierwszy tam to Dom trzepoczących skrzydeł, który bardzo mi się podobał. Mieliśmy tam historię Fallon. Tam było takie... Tam byli fae, byli półfae i byli ludzie i właśnie to była też taka hierarchia, że no fae byli super, półfae mieli średnie życie i nie mogli w ogóle używać magii, a ludzie to totalnie byli na dnie społecznym. I tam mamy Fallon, która jest półfae, której jej matka została wygnana przez to, że miała romans z człowiekiem. No i jej babcia poszła jakby z tą matką i ta Fallon się wychowuje i nagle dostaje przepowiednię, że musi uwolnić chyba 5 żelaznych wron, żeby... i wtedy zostanie królową. I jej ukochany książę zostanie królem, ponieważ ona chodziła do szkoły z księciem. I faktycznie była w nim zakochana i tam był między nimi jakiś romans. Znaczy romans taki nastolatkowy, tak? Więc dostaje taką przepowiednię, no i po prostu... No, niby w nią nie wierzy, ale ta przepowiednia tak trochę sama się spełnia, że ona sama po prostu trafia przez przypadek na te żelazne wrony. No i tam mamy właśnie... pierwsza część jest o tej historii, to jest już trzecia część. Nie będę wam mówiła, o czym jest druga część, natomiast była dużo gorsza niż pierwsza. Więc ja liczę, że tutaj będzie lepiej. W ogóle według mnie to mogłoby nie być drugiej części, bo totalnie nie miało sensu. Liczę, że tutaj będzie lepiej. Jest to straszna cegła. Więc też dlatego będę miała opory, żeby złapać się za tą książkę. Natomiast dzięki Bogu jest 18+, ponieważ druga część według mnie też była 18+, a była oznaczona jako 16, więc mówię, że tu jest już dobrze oznaczona. I chciałabym tylko pokazać... bardzo mi się podoba, bardzo lubię, jak pokazują mi, jak bohaterowie wyglądają. Tutaj mamy taki art. I tutaj jest Fallon, a tu jest ktoś, nie powiem wam kto. Musicie się dowiedzieć. Jak skończycie pierwszą część, to już będziecie wiedzieć, kto to jest.
Więc tak. Myślę, że się z nią zapoznam tego lata. Mam nadzieję, bo to już bym chciała skończyć tą historię, ale wewnętrznie jednak czuję, że jak myślę o niej, że muszę ją przeczytać, to mi brzuch boli ze stresu. W sensie, że nie chcę jej teraz czytać. Tak, czuję taki odrzut totalny, więc nie chcę się do tego zmuszać, bo będę miała zestrój czytelniczy. Kiedyś tak robiłam. Z trzecią częścią Miasta Niedźwiedzia, Zwycięzcy. To jakoś bardzo bym chciała to przeczytać, ale jednocześnie jakoś tak czuję, że to nie ten moment. No właśnie. Ja też tak mam teraz z drugą częścią Okna skąpanego w mroku. I zastanawiałam się, czy jej tu nie pokazać, ale jestem już na następnej stronie. Ale wiem, że na razie się z nią też wstrzymuję, bo też mam to samo, co z tą książką, że to nie jest ten moment po prostu. No, zobaczymy. Myślę, że może latem. Dobra. Kolejna książka, którą ja chcę przeczytać, to jest Nie to miejsce, nie ten czas, bo miałyśmy ją czytać razem, ale chyba już nigdy do tego nie dojdzie. To był nasz... Nie, to nawet nie to, że miałyśmy czytać razem. Po prostu... Razem miałyśmy to na TBR-ze jesienną. Obie miałyśmy ją na TBR-ze jesienną. No nie wyszło. Ale ja czuję, że teraz jest ten moment. Bo ja potrzebuję chyba teraz jakiegoś kryminału. W ogóle miałam Ruffware jakąś... chyba też czytać latem, ale nie pamiętam którą. A już wiem. Kobieta z kabiny 10. Albo dziewczyna z kabiny 10, który jest dwóch. Nigdy nie wiem. To się na statku wycieczkowym odbywa. A to jest jakieś... Boże, ja w ogóle ta dziewczyna z kabiny... Nie, z kabiny 10 to jest napisane? Tak. Ta dziewczyna, a to nie jest ta dziewczyna? Nie, ta dziewczyna to jest inny kryminał. Aha. Nie, to w ogóle jest kryminał? Ta dziewczyna, a to nie jest książka Ruffware? Tak. Ta dziewczyna to jest chyba inna książka Ruffware, a dziewczyna z kabiny 10 albo kobieta z kabiny 10 to jest inny. I tak, i chyba to miałam czytać. Ale na razie wzięłam to nie to miejsce, nie ten czas. Bo właśnie, no właśnie dlatego, że chcę kryminał. Po prostu. To jest trigger chyba. Okej, okay. No ale... No wiem, ja też taka jestem laiczko kryminałowo-thrillerowo, że to jedno, to samo. Też tak mi się wydaje. Może bardziej wciągnie przez to, że jest thriller? Też chciałabym się za nią zabrać, nie ukrywam. Możesz ją dodać do swojego TBR-u. Nie, na razie nie, bo nie czuję tego, ale chciałabym. A propos właśnie naszych poprzednich TBR-ów, to mi została jedna książka i jest to Do raju Hani Yanagihary. I oczywiście o tym zapomniałam i jest naszą podstawkiem, więc wam nie pokażę tej książki. Natomiast była w TBR-ze wiosenna. Więc taki tylko chciałam wspomnieć. Natomiast kolejną książką jest Wyśnij mnie. No oczywiście, że też muszę się zapoznać z tą książką, jest w ogóle cienka, więc fajnie. Ale to książki Dotknij mnie raczej mają to do siebie, że są cienkie, bo zawsze na ich końcu są jeszcze opowiadania, nowelki. Wydane jakby w jednym tomie. No, 347 stron. No to myślę, że ją przeczytam. Chcę ją też przeczytać, aczkolwiek też ją ostatnio otworzyłam. Przeczytałam 5 stron i też się zestresowałam. Nie wiem, jesteśmy teraz na obie nawkładane. Nie wiem, co się teraz ze mną dzieje. Ale ostatnio właśnie maj był pod znakiem upadku literatury, że czytam romanse i się wciągnęłam w taki chory romans. Teraz słucham na słuchawkę, więc ja chyba jestem jeszcze w moim dark romance era. Znaczy nie dark romans nawet, po prostu romans era. Jakiś patologiczny. Więc... Czyli jednak dark. Jak patologiczny? Ona myśli, że patologiczny, że też strasznie głupi na przykład. A, okej. Okay. Ale teraz czytam bardzo dark. Więc romans z demonem. Więc wyśnij mnie. Myślę, że tego lata się z nią zapoznam. Natomiast kurde, ta seria też jest bardzo wahajpowana. No właśnie mam takie... Jest, ale mam takie mieszane uczucia. Aaron Warner jest absolutnie świetnym bohaterem. Natomiast Juliet nie. I on jest też bardzo wyhypowany jako bohater. Mi się wydaje, bo zasługuje na to. Uważam, że Jax jest niedoceniony i on powinien być też tak wyhypowany. Bo też jest blondynem. Bo generalnie ja nie... Szczerze, ja... Muszę się do czegoś przyznać, bo ja wiem, że wiele osób woli bohaterów z ciemnymi włosami. Ale jak mi się coś urąbi i mi gdzieś minie, gdzieś mi się zagubi to, że bohater ma ciemne włosy, to ja bardzo często sobie wyobrażam blondynów. Nie wiem. Ja lubię bohaterów głównych blondynów po prostu. To muszę się do tego przyznać. Ja jedynym, który dla mnie pasuje, jest Henryk z Ratowania na Royal Blue, żeby był blondynem. No tak, bo musi być blondynem, ale... Ja, każdy, wszyscy inni mają ciemne włosy w mojej głowie. Jakbyś poznała Jaxa, musisz przeczytać Karawal. Tylko kurde, najgorsze w Karawalu jest to, że tam jest pierwsza część tylko dobra, bo ma inną główną bohaterkę. Główną bohaterką jest Scarlett. Ja nie lubię Telli, ale widziałam też, że... Znaczy, chyba więcej osób woli Tellę, ale widziałam, że też są osoby, które wolą Scarlett, więc... Team Scarlett, nie odpowiem się, przepraszam.
Dobra. Ja. Jezus Maria, boję się to podnosić. Latem. Też myślałam o tym. Też to myślałam. Zapoznać się z Duną. Bo jest ciepło. Tu też jest ciepło. Bo ja chcę wreszcie też obejrzeć ten film. Ja chcę go obejrzeć. Nie zrozumiałabyś go, jakbyś nie przeczytała tej książki. Ja nie zrozumiałam. Ale ja też właśnie, no po prostu chcę pierwszą książkę czytać, a potem obejrzeć film. Więc... Ja totalnie nie wiem, co tam się działo. Więc jakbym przeczytała, to bym chyba... Nie, to nic by się nie stało. W sensie, jak teraz przeczytała i chyba też... Ja, zanim wyjdzie kolejna część, po prostu, żebym już miała... Zanim wyjdzie trzecia część, tak, okej. Okay. Zanim wyjdzie trzecia część, to żebym już przeczytała pierwsze dwie części. Byłoby fajnie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy w ogóle, czy przebrnę przez pierwszą. Pokaż. Chciałam zobaczyć, ile ona ma stron. 800 chyba coś? Nie. To niecałe 800. Kurde, ja teraz mam takie coś, że patrzę na te książki takie grube i miałam właśnie tak samo z tym domem czegoś tam, już zapomniałam się nazywa. Dom składanych obietnic. Już nigdy nie zobaczyłam dokładnie stron, bo tam był słowniczek. Tak. Natomiast ja właśnie mam taki straszny lęk w sobie, jak myślę o tych książkach. Nie wiem. Dla mnie straszne już mnie napawa lękiem to, ile ten słowniczek ma. No ale fajnie, że jest. I tu się trzeba dowiedzieć, matko jedyna. W Republice Smoka, drugiej części Wojny Makowej, też jest słowniczek. Okej. Okay. Nie wrócę. Chyba. Już. Dobra. Zobaczymy, kochani. Trzymajcie kciuki, bo ja bym naprawdę bardzo ją chciała przeczytać. Jezus, czego ja szczerze, nie wiem, ja tak wolno czytam, że ja patrzę na tę książkę i sobie nie wyobrażam, że mogłabym ją w ogóle przeczytać. A czytałam Dwory, a tam są, te ostatnie części są mega cegły. Ja dlatego też tak patrzę, ja to samo mam teraz z Księżycowym Miastem, że ja mam opór, bo to ma tyle stron i jest właśnie w audio, no ale no ja w audio jak to przesłucham, to ja nic nie wiem, co się będzie, ja nie oszukuję się, niestety. Dalej w tych szacownych murach. Zapomniałam, bo ja miałam się zapoznać z tyłem i zapomniałam o tym. Jest to Dark Academy. Ale ma ładną okładkę. Jest tu Olivia Blake. Okay. Jako jedna z autorek, bo tu są opowiadania różnych autorów. Jest Olivia Blake. Jest też ta M.L. Rio. Ta, nie wiem, czy to jest kobieta. Natomiast ona napisała... a co jeśli... A nie, a wszyscy jesteśmy... Proszę sobie takiem. Kurde, akurat jest gdzieś z tyłu. Myślisz, o wszyscy jesteśmy łotrami, czy nie? Czy o czymś innym? To było coś, że jesteśmy łotrami. Wszyscy jesteśmy złoczyńcami? Coś takiego? To jestem takim martwym. To ona też to napisała i to też była taka książka. Chociaż w sumie nie wiem, czy była aż tak bardzo polecana. Antologia. Antologia, co to jest za słowo? Bo to jest Antologia Dark Academia. Ale coś mi gdzieś to słowo ostatnio też było. W Masters of Death chyba. To słowo było gdzieś. No nieważne. Olivia Blake, The Atlas Six napisała One for My Enemy. Wspaniałe książki. Jestem teraz w trakcie The Masters of Death i mam takie nie wiem, ale bardzo łatwo się, bardzo szybko się czyta. Jestem gdzieś na początku, ale dla mnie się bardzo szybko czyta. Dlatego po prostu jestem ciekawa. No i chyba to jest takie dosyć, chciałabym powiedzieć, ekscentryczna książka, ale książka chyba nie jest ekscentryczna. Osobliwa. Cokolwiek to znaczy. Więc myślę, że się z nim zapoznam, też jest dosyć krótka. Też, że to są opowiadania, zobaczymy, jak bardzo są ze sobą powiązane, ale każdy wszystko pisali inni autorzy. Bo widziałam, że właśnie jedno opowiadanie to jest jeden autor, więc no. Więc po prostu pewnie będę mogła sobie czytać tak po trochu. No. Więc fajnie. A propos opowiadań. Octopussy. Właśnie ja myślałam, że będzie w podsumowaniu czytelniczym maja, ale jakoś tak ją odłożyłam, a też się ją szybko czyta i jest świetna. No, ja przeczytałam dwa. Myślę, na pewno ją doczytałam. I już, nie wiem, jakoś nie mogę do niej wrócić. Ja też to samo, dokładnie to samo, tylko ja przeczytałam trzy i już nie mogę do niej wrócić. A może też trzy? Nie wiem, na pewno czytałam pierwsze o tych. No bo miałaś już opowiadanie z wyborami jakby na jakieś tam polityczne? Nie. To dwa, okay. Bo masz też trzecia. Dobra. Totalnie crazy, totalnie straszne. I ostatnią książką jest Siedmiu mężów Evelyn Hugo. Taylor Jenkins Reid.
bo dobra, ja... To, kochani. Wiem, że ja to powiedziałam, że to będzie w moim TBR-ze na 2024, ale ja tam powiedziałam, że chcę przeczytać jakąś książkę Taylor Jenkins Reid i wiecie co? Przeczytałam. Malibu płonie. I po prostu teraz kolejną lecę, więc wyciągam znowu dokładnie tą samą, którą miałam na TBR-ze na 2024. A jako właśnie tą książkę z TBR-u na 2024 zaliczam Malibu płonie, bo powiedziałam tam, że chcę jakąkolwiek książkę Taylor Jenkins Reid. Po prostu. No, wszystko się zgadza. Tak, tak samo jak... A ty miałeś już wtedy Malibu płonie? Tak, ja mam od dawna Malibu płonie. Tak samo z Neilem Schustermanem. Ja też powiedziałam, że przeczytam... Coś... Roxy albo podzielenie. Roxy, a przeczytałam Głębię Challengera i zaliczam, bo powiedziałam, że chcę cokolwiek. Kiedy ty powiedziałeś, że chcesz przeczytać coś Neila Schustermana? Na jakimś TBR-ze. Ale już ja na jesiennym, na wiosennym. Nie. Aha, bo jeszcze 2024 rok, dobra, masz rację. 2024 chyba tak powiedziałam. Rację, no, więc zaliczam też. Okej. Okay. Bo tak mówiłam. Z innymi, nie mówiłam, że jakąkolwiek, ale z tymi dwoma autorami i chyba jeszcze z Bachmanem, nie wiem, czy tak mówiłam, że jakąkolwiek? Nie, no bo to miałam tylko jedną, więc nie. Więc musiałam konkretną przeczytać. No, dobrze. Ale z tymi dwoma tak mówiłam. Chciałam się wytłumaczyć. Czułam taką potrzebę wytłumaczenia się. A ja się uśmiechnęłam, bo też mam Taylor Jenkins Reid. Malibu płonie właśnie. Kochani, ja zaczęłam tą książkę. Jestem na 44 stronie. Na jedno posiedzenie. Już nigdy do niej nie wróciłam. I to było rok temu, bo na... To zaczynasz od nowa? Czy pamiętasz coś? Nie, tak. Zaczynam od nowa. Ja mam oczywiście w grubej oprawie, bo jeżeli coś ma wydanie specjalne i ja chcę to mieć... Znaczy to nie jest wydanie specjalne, to jest po prostu gruba oprawa i jest podbudowana. Jeżeli coś ma takie, jakiekolwiek chociaż trochę bardziej specjalne wydanie i ja to kupię i tak, no to zawsze muszę wziąć to bardziej specjalne. I nie wiem, czy jak kupowałam, to było w twardej. Nie wiem. No, na początku było w twardej też. Ale nie wiem, czy było dostępne. A, może ten, no bo ja pamiętam, że też na początku to było wydawane, jakoś kupiłam, bo nie wiem, nie mam do tego powiedzieć dlaczego. No to tej książce możecie posłuchać na kwietniowym w Rapapie. Bucheczkę przeczytała. Na się kwietniu. No i tutaj co, no mamy? Mamy tutaj też trochę połączenie uniwersum tego Jenkins Reid, bo tutaj się pojawiają jakieś osoby, tutaj się pojawia Carrie Soto i chyba, i nie wiem, czy to nie są dzieci jednego z mężów Ellen Hugo. Tak, też tak słyszałam, ale też... Ale to ode mnie, ja ci to powiedziałam. jest też mowa o tej... Silly z Siedmiu Mężów Ellen Hugo, coś jest o niej. Silvia? To jest ta... No, rozumiem. Albo jakoś inna, ale na sy chyba właśnie. To, no... Patrz, czy to jest zapisane z tyłu, tak, żeby to nie jest ta... Nie. Dobra, ja wiem, o co chodzi. Pojawia. Ja wiem, o co chodzi. No, tu jakaś impreza w Malibu, jakieś takie wakacyjne klimaty, rodzeństwo, dramy rodzeństwa, dramy, impreza... Rodzinne generalnie. Pożar chyba. Ale są też takie... No ja w ogóle na TBR-ze, Boże, na TBR-ze tak powiem więcej niż na Wrapopie, że tutaj jest też takie z przeszłości, nie? To nie jest tylko ten, tylko że są takie retrospekcje z przeszłości, wydaje działo. Mi się, że ja chyba to, chyba coś już tu było na tych pierwszych stronach nawet, wiesz? Mhm. Ale nie jestem w sensie, bo na początku jest historia właśnie ich rodziców, a potem jest historia tego rodzeństwa, jak mi się wydaje. Albo może jest przeplatane? Już nie pamiętam, jak było. O, właśnie, 1956. Tak, jest przeplatane, okej. Okay. Tak. Mhm. Więc tak, wiem, coś kojarzę, ale totalnie nie wiem. Oho, sobota. No się zaczyna od przeszłości. Dobra, wyciągam to. O, Rufuar, a propos. Oj, nawet, a nie. Robię już mróz na bok. Odpoczywam, to jest. A. Więc kochani, co, przeczytam. Jest jakiś krótki odcinek. Przeczytasz? Przez chwilę mówiłam, że nie wiesz, czy przeczytasz. Przeczytam ją kiedyś. A. Miejmy nadzieję, że to polata. Fajne takie dramy. Muszę mieć humor na nim, ale ona też jest chyba cieniutka, nie? W sensie cieniutka. Ona tak wygląda na grubą, ale ma bardzo duże strony, właśnie ma, no nie, całe 400 stron, więc... Cieniutka, Boże, czemu te książki nie mogą być krótsze? Priest miała 300 coś, więc byłam bardzo satysfakcjonowana, że przeczytałam. To co, kochani? Piszcie, jakie wy macie plany czytelnicze na lata? Na lata. Lata. No to są nasze na lata pewnie. Generalnie chcę powiedzieć, że do raju to ja chyba nie ma nawet opcji, że to przeczytam. Bo ja właśnie się boję takich książek, one budzą we mnie lęk. One są strasznie grube. Może kiedyś się jeszcze wrócisz do jakiejś innej ery, zmienisz tę erę. Małe rzeczy czytałam w e-booku. Ja tej nie mam w e-booku. Mhm. Dlatego... przeraża mnie. Bo widzisz to. No i małe rzeczy czytałam ponad miesiąc. Masakra.
Dobrze, kochani. Piszcie, jakie macie TBR na lato. Czy czytaliście którąś z książek, którą my chcemy przeczytać i jaka jest wasza opinia na jej temat? Czy nam odradzacie, czy nie? Tak, czy polecacie? Lajkujcie, łapkujcie, komentujcie, tak jak powiedziałam, subskrybujcie, dzwoneczkujcie i wchodźcie na nasze inne social media. Tak, zwłaszcza na TikToka, zakładamy klub książki i tam jest ogłoszenie o tym, jeśli ktoś jest z Wrocławia. No, tylko że ten filmik to pewnie zawie się coś. To prawda, no ale zawsze możecie przyjść na drugie spotkanie, jeśli pierwsze się odbędzie. Tak, bardzo się postaramy, żeby się odbyło. Tak. Bardzo się postaramy, żeby naszą antyspołeczność zwalczyć i przezwyciężyć, nie zwalczyć, nie dam rady jej zwalczyć. Przezwyciężyć i zorganizować to spotkanie. Tak. Zapraszamy. Pa!